A to z kolei druga wystawa na rynku dotycząca zagłady Żydów podczas II wojny światowej. Co ciekawe, wystawa nie jest podpisana, kto jest jej autorem. Widziałem informację, że przyznaje się do tego Białostocki Ośrodek Kultury, do jej prezentacji wystawienia, ale nie wiem, czemu się tym nie chwali. Jedyny jakiś tutaj kontakt to ten tutaj, ta nazwa United States Holocaust Memorial Museum. I tu parę ciekawostek, bo w ogóle wystawa nie na czasie, nie? Dzisiaj, kiedy tam w Strefie Gazy od lat było getto odcięte od prądu, żywności, ci ludzie byli traktowani jak podludzie przez Izrael, przez rząd Izraela, i ten bandyta, który jest premierem, został ogłoszony zbrodniarzem wojennym przez Międzynarodowy Trybunał za to, że szykuje Holokaust mieszkańcom Gazy z kolei, dlatego, że jest bandytą, i gdyby nie ta wojenka, to zostałby aresztowany, osądzony i skazany prawdopodobnie za swoje przekręty, więc wywołał wojnę w Palestynie z Palestyńczykami. Ale tu jest taka ciekawostka, że na przykład wtedy wzywali, żeby nie podpalać na przykład żydowskich synagog, a jak Brown gaśnicą gasił z kolei pożar, płonące się świeczki w polskim Sejmie, to okrzyknięto tego Żyda antysemitą, więc ciekawe, prawda? Paradoks. Więc kto podpala, a kto gasi. I tu jeszcze taka ciekawostka, że Żydzi, którzy byli rzeźnikami, mieli sklep rzeźniczy, potem sami musieli się ukrywać przed groźbą śmierci i zostali zastrzeleni, czyli zamordowani. No, taka karma, ktoś mógłby powiedzieć. Albo zginęli w obozie zagłady w Treblince, czy hodowle zwierząt i zabijanie nie są też formą takiej zbrodni. No i dalej dużo jest o gettach. No ale tak jak mówię, dzisiaj, kiedy armia Izraela toczy wojnę zamiast z terrorystami, to bombarduje kobiety, dzieci i cywili i zamordowało ich tam 10 razy tyle, co ci terroryści zamordowali tych żydowskich zakładników. Cytat, który przekręcał prezydent Truskolaski, który powiedział, że nie warto być uczciwym, chociaż nie opłaca się być uczciwym, chociaż warto. Tak to jakoś powiedział. Freudowska pomyłka, można by powiedzieć. Generalnie zawsze warto być człowiekiem, a nie fanatykiem religijnym. Bo ideologie i religia oraz polityka są powodem nieuczciwości, zbrodni, kłamstwa i tak dalej.